O tym, co to znaczy pomagać się uczyć. O potrzebie wyciszenia uczniowskiego oceanu i byciu followersami naszych uczniów i uczennic opowie kolejna ekspertka naszego wydarzenia, Natalia Boszczyk, nauczycielka języka polskiego, mentorka, tutorka, mediatorka, autorka bloga Szkoła Dobrej Relacji i świeżo wydanej książki Dobre Relacje w Szkole. Natalio, czy jesteś z nami? Jeszcze halo, jestem. O, cudownie. Dzień dobry. Dobrze Cię widzieć. Dzień dobry, Natalio. Jak się masz? Bardzo dobrze. Dziękuję, Ewelino. Czy słychać mnie? Pierwsze tak, pytanie. Doskonale. Doskonale. Super. Słychać i widać Cię doskonale. Tymczasem ja oddaję Państwa w najbardziej relacyjne ręce, jakie znam. Mam nadzieję, że i gwarantuję wręcz, że będzie refleksyjnie, relacyjnie i uważnie. Natalio, zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam się, dzień dobry, witam się raz jeszcze. Jest mi niezmiernie miło i nawet odczuwam zaszczyt, że mogę dzisiaj brać udział w konferencji, która jest związana z ważnym jubileuszem 20 lat programu Szkoła Ucząca Się, którego to programu ja też jestem beneficjentką, także bardzo mi miło. Kiedy myślałam o temacie samosterowności ucznia, zastanawiałam się nad swoim wystąpieniem, to przyszło mi do głowy pytania, co to znaczy, że ja w ogóle pomagam się uczyć mojemu uczniowi i co to znaczy, że ja wzmacniam tą samosterowność uczniów. Na początku pomyślałam, może chodzi o przekazanie jakiejś informacji, jakiejś wiedzy. Szukałam dalej, pomyślałam, że chodzi o umiejętności. Przecież to chodzi o umiejętność samooceny, refleksji, stwierdzenia, w jakim punkcie się znajduje, też wyboru strategii uczenia się. Pomyślałam jednak, że w przypadku samosterowności chodzi o coś jeszcze, o postawę. O postawę zaangażowania, o postawę odpowiedzialności, też otwartości w proszeniu o pomoc. No a jeśli mówimy o kształtowaniu postaw, to ja jestem przekonana, że nie możemy tego robić bez budowania relacji. Relacji moich nauczycieli z moimi uczniami, ale też budowania relacji pomiędzy uczniami. Ja chciałabym pomagać się uczyć moim uczniom właśnie w taki sposób, relacyjnie, bez nacisku, bez presji, bez stresu, tak kolokwialnie mówiąc, bez zajeżdżania ucznia. Chciałabym zachęcać do bycia samodzielnym, samosterownym, a nie wymuszać tego, bo wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do tego, by był samodzielny. Jaką drogą dochodzę do takiego efektu? No przede wszystkim staram się być blisko ucznia i mieć z nim bardzo bliski kontakt, podążać za nim. I stąd tytuł mojego wystąpienia. Bądźmy followersami naszych uczniów. Słowo follower, followersi, to jest dzisiaj bardzo modne słowo za sprawą social mediów. Możemy być obserwującymi kogoś na Instagramie, na Facebooku. Ja chciałabym się odwołać do takiego znaczenia podstawowego tego słowa. To follow to podążać za kimś, też być zwolennikiem kogoś. Ja właśnie nie chcę być obserwatorem, nie chcę być śledzącą moich uczniów, chcę podążać za nimi, chcę podążać za moimi uczniami, chcę podążać za ich potrzebami, chcę rozpoznawać moment, w którym się znajdują, rozpoznawać ich możliwości, poznawać kim są i czego potrzebują, jeśli chodzi o uczenie się. Chciałabym też orientować się w tym, czego ja nie wiem, nawet być przez jakiś czas w tym stanie i nie zakładać z góry, a on jest taki, ona jest taka, ten robi to, a tamta tego nie, tylko stanąć w takiej korczakowskiej postawie niewiedzy, a potem włączyć tryb ciekawości, o którym ja bardzo często mówię i zainteresować się, czego potrzebujesz, co jest dla ciebie ważne. I to wydaje mi się absolutnym punktem wyjścia do budowania samosterowności ucznia. Te potrzeby uczniowskie, o których mówię, za którymi ja chcę podążać, zebrałam w trzy kręgi. Wszystkie one wiążą się według mnie z właśnie kształtowaniem samosterowności. Pierwszym takim kręgiem jest uczniowska potrzeba bezpieczeństwa i przynależności. Jestem followerką moich uczniów, bo podążam za tą potrzebą bezpieczeństwa i przynależności. I co się składa według mnie na takie budowanie tego poczucia bezpieczeństwa? Pierwsza sprawa dotyczy komfortu. Komfortu w sytuacji edukacyjnej. Na moich lekcjach uczniowie mogą pić, mogą czasem jeść,
Mogą swobodnie poruszać się po sali, mogą wstać, otworzyć okno, mogą również swobodnie wyjść, zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne. Bo ja mam poczucie, że szkoła nie musi być i nauka nie musi być okupiona wysiłkiem, poświęceniem, wypruwaniem sobie żył. Szkoła to nie koszary. I nauka może być frajdą, jak mówił Jesper Juk, szkoła może być przyjemna. Ja też wierzę, że uczeń będzie zdolny do podejmowania tego trudu samodzielności w różnych zadaniach, wtedy, kiedy się będzie dobrze czuł. Kolejną kwestią związaną z bezpieczeństwem jest takie bezpieczeństwo informacyjne. Ja za każdym razem, kiedy jestem niedoinformowana, staram się zyskać jakieś informacje, bo dopiero wtedy ja mogę być samosterowna i dopiero wtedy ja z chęcią podejmuję odpowiedzialność. Myślę, że jest bardzo podobnie w przypadku młodych ludzi i dzieci. One potrzebują informacji. Ja bardzo jasno ustalam zasady współpracy razem oczywiście z uczniami na początku roku. Ja staram się powiedzieć bardzo dokładnie moim uczniom, co nas czeka, w jakich ramach my się poruszamy, jeśli chodzi o egzamin, wymagania egzaminacyjne. Ja odpowiadam na każdą wątpliwość, bo mam przekonanie, że uczeń, który wie, że może zapytać, który jest doinformowany, czuje się tak bezpiecznie informacyjnie, będzie z chęcią podejmował różne działania i angażował się w to, co ja proponuję. Kolejna sfera związana z bezpieczeństwem to kwestia kultury pracy z błędem. Tak bym to nazwała. Jest to dzisiaj bardzo taki popularny temat. Na moich lekcjach błąd jest witany, no nie wiem czy entuzjastycznie, ale wiele wysiłku wkładam w to, żeby był akceptowany, żeby był czymś zupełnie naturalnym, żeby uczniowie wręcz cieszyli się, że popełnili błąd, bo pokazuje, ile taki błąd potrafi przynieść, jak wiele potrafi nas nauczyć. Traktujemy błędy jako taką naturalną drogę w rozwoju. Tu tak wiele zależy od moich pojedynczych haseł, pojedynczych słów, reagowania na uczniowskie potknięcia, na jakieś pomyłki. Uczeń, który ma poczucie, że może popełnić błąd, chce próbować. Chcę próbować bez lęku, bez strachu. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w przypadku uczniów zahamowanych, nieśmiałych. Przeciwna sytuacja, uczeń otrzymuje etykietkę albo sam ją sobie przykleja. Jestem tępy, jestem do niczego, nie nauczę się, jestem niewyuczalna i odpływa nam z naszego pola wpływu i no nie jest to dobra sytuacja, zwłaszcza dla ewentualnego kształtowania tej samosterowności. Ostatnią kwestią związaną z tym bezpieczeństwem jest ta związana ze współpracą i z bliskością z innymi. Ja mam wrażenie, że dzisiaj bardzo mocno dotyka nas wirus samotności. Nie tylko wirus COVID-u, ale też samotności. Żyjemy w takiej kulturze, gdzie wydaje się, że bycie samosterownym to znaczy radzenie sobie samemu, to znaczy rywalizowanie z innymi. Ja zupełnie inny przekaz kieruję do moich uczniów. Pokazuję im, że dowodem radzenia sobie jest właśnie umiejętność proszenia o pomoc. I na różne sposoby na lekcjach staram się i poza lekcjami budować taką wioskę wsparcia wśród uczniów. Ja zachęcam uczniów przy pracy projektowej, którą najczęściej wykorzystuję, pracy w grupach, do tego, żeby podzielili się, kogo poprosili o pomoc, z czyjego doświadczenia skorzystali, do kogo się zwrócili, żeby zrobić dane zadanie. Zachęcam też uczniów o to, żeby prosili o pomoc, żeby też byli otwarci na to, że proszenie o pomoc i nieradzenie sobie też z pewnymi rzeczami jest zupełnie w porządku. Te wszystkie potrzeby bezpieczeństwa i potrzeba przynależności i te wszystkie działania no, mają na celu stworzenie pewnego gruntu do tego, żeby w ogóle jakakolwiek samodzielność ucznia i samosterowność mogła nastąpić. Następnie zajmuję się już, no, można powiedzieć, czystym procesem uczenia się, o którym tak wiele powiedział mój poprzednik William Strout. Ta druga grupa potrzeb, potrzeba uczenia się i potrzeba wpływu uczniowskiego. No, zacznę rozmowę o niej od takiego stwierdzenia, że samodzielny to nie oznacza samotny. Nawiązuje to troszeczkę do tego, co mówiłam o tym budowaniu relacji między uczniami, ale tutaj chcę powiedzieć, że my jesteśmy przekonani czasem, że gdy będziemy tych uczniów cały czas prowadzić za rączkę, cały czas mówić, pokazywać, podawać te kryteria sukcesu i mówić, jak coś trzeba zrobić, to się nigdy samodzielności nie nauczy uczeń. Że nauka samodzielności to jest podać zadanie, obejrzyjcie film taki, przeczytajcie tekst taki, zróbcie zadania i odeślijcie.
No to nie jest samodzielność, tylko to jest samotność. To jest pozostawienie młodego człowieka czy dziecka samemu sobie i to nie buduje, nie kształtuje samodzielności i samosterowności. W mojej ocenie najbardziej taką samosterowność buduje pomoc nauczyciela, stworzenie pewnej konstrukcji. William Strauss mówił tutaj o tworzeniu skrzyneczki z narzędziami, takiego skompletowania dla ucznia takiego podręcznego narzędziownika, z którym on może podchodzić do swojego procesu uczenia się. Ja dodam jeszcze pojęcie rusztowania, czyli obudowywania procesu uczenia się różnymi takimi umiejętnościami, które kształcić powinien każdy nauczyciel, w mojej ocenie. Niepotrzebne są żadne dodatkowe zajęcia. Jak to wygląda na moich lekcjach? Ja przede wszystkim wykorzystuję różnego rodzaju elementy oceniania kształtującego, od celów, przez kryteria sukcesu, po informację zwrotną, po wszystkie te techniki związane z strategią piątą oceniania kształtującego. Bardzo też silny nacisk kładę na autonomię ucznia, na wybór. Na to, żeby uczniowie mieli wybór. Zdarza się, że proponuję im pewien zakres materiału z podstawy programowej w postaci takiego szwedzkiego stołu z jednostkami materiału, które mogą sobie uczniowie wybierać i realizować według kolejności, jaką ustalą sami ze sobą. Ja często proponuję uczniom wybór tematów przy przerabianiu lektury. Ja zachęcam uczniów do tego, żeby wybierali sobie czy to formę zaliczenia, czy to formę zadania domowego, czy jakichś dodatkowych działań. Razem ustalamy cele do działu, do jakiejś większej partii materiału, a czasem do lekcji. Wszystko to sprawia, że ja przestaję być strażnikiem. Ja przestaję być kontrolerem, bo uczeń, który ma wybór, podejmuje odpowiedzialność. Nie zawsze od razu, jeden uczeń szybciej, drugi później, ale jednak wszystko zmierza w tym kierunku. Uczniowie, którzy potrzebują mojej pomocy i dyrektywności, otrzymują ją ode mnie. Ja podążam, ja jestem followerką moich uczniów. Ja nie stwierdzam, poradzicie sobie sami. Znowu, jestem blisko. Podobnie, kiedy chcą ze sobą skonsultować wybory, to jest bardzo dobry pomysł. Ja zachęcam uczniów. Nie wiesz, co wybrać, nie wiesz, od czego zacząć, zapytaj, od czego zaczął kolega, koleżanka. I takie działania nastawione też na kontaktowanie uczniów, o nich jeszcze za chwileczkę powiem, też przy informacji zwrotnej. Informacja zwrotna, której wyobrażamy sobie, że jest to taka informacja nauczyciela dla ucznia. Ja bardzo często daję informację zwrotną razem, całej grupie, czy daję ją ustnie podczas zajęć. Ja powiem szczerze, ja pracuję informacją zwrotną. Każda wypowiedź ucznia, każde zadanie, które jest wykonywane na zajęciach, no ja oceniam właśnie informacją zwrotną. Dla mnie ta informacja zwrotna jest rodzajem dialogu, bardzo życzliwej rozmowy na temat tego, jaki tryb myślenia doprowadził ci do takiego efektu? Jak na to wpadłaś? Czy widzisz mocne strony w tym, co zrobiłaś? Jak myślisz, co zrobiłbyś lepiej, gdybyś mógł to teraz zrobić jeszcze raz? Tak wygląda dawanie informacji zwrotnej przeze mnie. I tak jak mówię, to jest stopklatka, to jest lekcja, tok lekcji, przerywam i podaję informację zwrotną. Inny rodzaj stopklatki, który ja stosuję, dotyczy chociażby takich działań, o których mówił William Strauss, czyli takiego zatrzymywania się przed zadaniem i tworzenia na przykład listy kroków. Zadaję pytanie, jak myślicie, jakie kroki powinien wykonać uczeń, który zrobił perfekcyjnie to zadanie? Tworzymy listę kroków, taką listę to do. Uczniowie dostają tę listę, korzystają z niej przez jakiś czas, a potem już wykonują te działania automatycznie, nie muszą z niej korzystać. Bardzo często też obserwujemy, czy zastanawiamy się nad tym z uczniami, co już wiemy, co wiecie na ten temat. Porozmawiajcie w parach, w grupach. Dla mnie to jest bardzo ważna informacja zwrotna, bo ja dzięki temu też nie muszę otwierać otwartych już drzwi, czyli zanudzać moich uczniów. Wiem już, że to jest dla nich oczywiste, a jeszcze nad czym muszą popracować, muszę coś dopowiedzieć. Poza tym sporo jest takich elementów warsztatowych. Zdarza się, że ja staję przy tablicy i zaczynam wykonywać zadanie, mówiąc, co robię, myśląc na głos i pokazując tak kolejne kroki wykonania zadania. Tworzymy też takie konsylia ekspertów, kiedy pochylamy się nad jakąś wzorcową pracą. Czasem uczniowie też wykonują jakąś czynność, jakieś działanie, tworzą jakiś fragment tekstu i metodą akwarium, kiedy cała grupa przygląda się
jednej grupce uczniów, komentujemy, dajemy ocenę koleżeńską takim działaniom. Ostatnia dosyć taka ważna rzecz dotyczy takiej ramy uczenia się, metarefleksji nad tym, jak ja się uczę. Zwłaszcza kiedy zadania są długoterminowe. Ja bardzo często z moimi uczniami biorę kalendarz do ręki. Ja pytam, jak to zrobić, jak to rozplanujecie w czasie? Jak rozplanujecie w czasie przygotowanie się do tego sprawdzianu? Pamiętajcie o tym, że musicie się zmotywować do nauki, musicie być skupieni. Jak zamierzacie to zrobić? Jakie macie sposoby, jakie metody? Pamiętam też, żeby przypomnieć im o tym, że muszą odpoczywać, że muszą się tak zorganizować, żeby mieć chwilę przerwy, takiego resetu, bo ja jestem pewna, że uczeń, który zasobów pewnych podstawowych nie ma, no nie będzie samodzielny, nie będzie podejmował aktywności, nie będzie odpowiedzialny za swój proces uczenia się. No a właśnie wszystkie te działania, które gdzieś mają uświadomić uczniowi, w którym miejscu jest, jak może się zabrać do zadania, co może zrobić, mają prowadzić do takiego powolnego odsuwania się mnie jako nauczycielki na drugi plan, no i sprawienia, żeby to uczeń stał się takim menadżerem swojej nauki, żeby z takich tych wszystkich momentów pięknych, jak takich aha feeling powiedziałabym, czyli takich momentów, ojej, już wiem, tak, już rozumiem, już teraz potrafię, żeby te wszystkie momenty budowały w nim poczucie, że jest ekspertem, żeby on potrafił stanąć obok siebie w takiej chwili i zobaczyć, aha, co mnie do tego doprowadziło, skąd ja wiem, tak? I żeby był też chętny do podzielenia się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą z innymi, tak? Udzielił wskazówek, poprowadził jakieś krótki fragment lekcji, bo to też bardzo wzmacnia postawę zaangażowania nie tylko w tym uczniu, który prowadzi, który naucza, ale też w całej reszcie. I to była druga grupa bardzo ważnej potrzeby uczniowskiej, potrzeby wpływu, potrzeby uczenia się. Ostatnią, nie mniej ważną grupą potrzeb są te związane z poczuciem własnej wartości i taką potrzebą uznania. Ja na każdym kroku staram się moich uczniów tego, no, trudno powiedzieć wzmagać, ale na każdym kroku staram się, no, powiedziałabym, wymuchać w żagle moich uczniów, czyli podkreślać, jak ważni są, jak wartościowi, pokazywać, jak wielka jest moja wiara w nich, bo ja stawiam bardzo wysokie wymagania przed moimi uczniami, ale też bardzo w nich wierzę i na każdym kroku to pokazuję i też pokazuję im, że moja wiara to nie jest wiara tylko w ich wielkie sukcesy, w ich wielkie osiągnięcia, bo czasem sukces to może być po prostu jakieś znalezienie nowego sposobu na wyjście z problemu. Czasem sukces to będzie wielka praca i wielki wysiłek, jaki uczeń wkłada. I ja to zauważam, ja to podkreślam. Moi uczniowie mają słoiki sukcesów swoje, gdzie zbierają naprawdę bardzo nieraz małe osiągnięcia, ale podkreślam, że to też jest ważne i tego też musimy być świadomi. Myślę, że duże znaczenie też przy wzmacnianiu poczucia własnej wartości dla uczniów ma dystans do ocen. Nie zawsze my z ocen cyfrowych możemy zrezygnować, ale ja mam wrażenie, że możemy kształtować postawę pewnego dystansu. Oceny ani szóstki, ani piątki, ani jedynki nie wpływają na wartość człowieka. One nie definiują człowieka. Człowiek nie jest jedynką, dwójką, trójką. Powtarzam to praktycznie codziennie moim uczniom i sama świadomie nie stosuję pochwał na przykład. Raczej daję moim uczniom jakąś nieoceniającą uwagę. Pochylam się razem z moimi uczniami nad tym, co im się podoba, z czego są dumni, co powiedzieliby, że jest ważne, co myślą o wykonanym zadaniu, a nie odpowiadam super piękne, świetne, mi się podoba, bo to nie o to tutaj chodzi. Także te trzy takie wielkie grupy potrzeb, w tych trzech grupach potrzeb ja staram się być followerką moich uczniów, podążać za tymi ich potrzebami i je zaspokajać. I mam wrażenie, że to jest równoznaczne z budowaniem tego poczucia sprawstwa u nich i wzmacniania ich samosterowności, samodzielności. Na koniec ja chciałabym dodać do tej metafory bycia followerką inną metaforę związaną z edukacją, mianowicie, że edukacja jest wspólną podróżą i żeglowaniem. I ja we wrześniu, kiedy zapraszam ucznia w taką podróż, najpierw zajmuję się takim wyciszeniem szkolnego oceanu, żeby mój uczeń mógł spokojnie i bezpiecznie żeglować.
Dalej zaczyna się ta wielka przygoda edukacyjna. Płyniemy razem, ja zazwyczaj obok mojego ucznia. Zdarza się, że muszę holować moich uczniów, zdarza się, że czasem pcham ich, niektórych muszę stopować. Bardzo często zmieniam delikatnie ich kurs, pokazuję, gdzie są rafy, pokazuję, gdzie są latarnie. Cały czas dmucham w ich żagle. O właśnie, cały czas dmucham ich w żagle po to, żeby płynęli pod na pełnym wietrze i z wielką siłą. Po to wszystko, żeby w pewnym momencie oddalić się i zostawić mojego ucznia, żeby sam sterował swoją łodzią, żeby żeglował dalej sam po oceanie szkolnym, a potem po oceanie życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Natalio, za Twoje wystąpienie. Gdyby ktoś mnie zapytał, co z niego zabieram, to mam ochotę powiedzieć, że zabieram sekunda po sekundzie. Bardzo Ci dziękuję za piękny postulat, który mówił o tym, żeby nauka nie była okopem, a żeby była frajdą. Dziękuję Ci bardzo za to, że wspomniałaś o tym, że samodzielność w procesie uczenia się wcale nie oznacza samotności. I wspomniałaś też o tym, jak bardzo ważne jest ocenianie kształtujące.